naszego serca. Ojcze, wywyższamy Ciebie, świętego Króla i Pana, jedynego Władcę Wszechświata, tego, który był, jest i będzie, tego, który jest nieskończony, tego, który jest światłem. Uwielbiamy Ciebie, Jezus. Uwielbiamy Ciebie, Królu. Wywyższamy Twoje potężne imię. Szakatarawa katasaja rereba. Kotorowa katasaka jewege do. Roloko do korenera pra. Podnieś głos do Twojego Boga. Do Twojego Króla. Podnieś głos. Szakatorolowo kotokotowene praes. Holy glory, Lord. Uwielbiamy Ciebie. Uwielbiamy. Jedyny. Święty. Yeah.
Chodzi o to, abyśmy dotknęli życia. Zróbmy na razie początek. Ogarnijmy dzieci, ogarnijmy siebie, powyłączajmy telefony, okej? Mamy dotknąć życia. Amen. W chaosie Bóg się nie porusza. My troszeczkę inaczej tu funkcjonujemy. Zróbcie porządek z dziećmi. Dzieci jak najbardziej mogą być, ale dzieci nie przeszkadzają, okej? I módlmy się innymi językami. Ojcze, w imieniu Jezusa bierzemy w tej chwili autorytet nad wszelką śmiercią, nad wszelkim chaosem, nad wszelkim zamieszaniem i rozproszeniem. My teraz w imieniu Jezusa aresztujemy każdą myśl, która podnosi się przeciwko poznaniu Boga. Każda pycha, każda podnosząca się myśl, przeciwstawiająca się prawdom Bożym. My ją w tej chwili poniżamy.
Pokój, poniosłeś karę.
Czy macie ochotę na odrobinę szaleństwa w duchu? Oh!
swoim. To podziękuj Bogu za to, że masz udział w służbie apostolsko-proroczej, ponieważ ma ona charakter fundamentalno-reformatorski. Powiedz Boże, dziękuję Tobie. Dziękuję Tobie, że właśnie tu, w tym miejscu postawiłeś moje nogi. Jestem tu z własnej, nieprzymuszonej woli. Cokolwiek dzisiaj nie rozumiesz, to powiedz, że chcesz zrozumieć. Chcę zrozumieć. Podważ dzisiaj wszystko w Tobie, co jest sprzeczne z nauką apostolsko-proroczą. Aby skutecznie prowadzić służbę.
służbę apostolsko-proroczą. Potrzebujemy mieć konkretne uwarunkowania psychiczne. Potrzebujemy mieć siłę fizyczną i psychiczną, aby odpierać opór. Ponieważ przeciwko tej służbie wyswobodzony jest największy opór. Przeciwko służbie apostolsko-proroczej wyswobodzony jest diabelski opór. I potrzebujesz mieć konkretne uwarunkowania. Potrzebujesz mieć siłę fizyczną i psychiczną, aby się nie poddawać, aby nie ulegać. Będziemy się o was modlić, nakładać na was ręce. Grajcie i uwielbiajcie Boga.
głosem różnicy. Niech będzie głosem różnicy. Niech będzie głosem różnicy. Ja powołuję to w nim. Ja powołuję to w nim. Głos różnicy. Głos różnicy. Uwielbiamy Cię.
rycerzy służb. Wszyscy rycerzy służb. Jesteś człowiekiem odpowiedzialnym. To służba. Wszyscy rycerzy służb. Wychodź. Wszyscy rycerzy. Bóg składa na ludzi odpowiedzialność. Kto jeszcze jest liderem służby? Kto zarządza służbami? Lider wie, że jest liderem. Rozumiecie to? Szanowny Jezus, ja uwalniam namaszczenie w tym momencie. Uwalniam namaszczenie. Uwalniam namaszczenie. Siła, mądrość, zdecydowanie, manifestacja darów Ducha Świętego. Ja uwalniam to w nich oczy. W imieniu Jezusa. 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 Wzmacniam ich duszę. Wzmacniam ich ciała teraz. Przez imię Jezus. Hallelujah. Shaking the glory to Jesus. Jesus. Czyli na glory of Jesus. Uwalniam namaszczenie. Uwalniam namaszczenie. Obecność niknęła w nas. Jak słuchaj.
Thank you.
może cielesną rodziną. Mam słowo dla was. Bóg mówi, jestem silniejszy niż ci ludzie, którzy cię szykanują. Jestem większy niż ci ludzie, którzy cię otaczają. To jest słowo do ciebie. On jest większy. Jeśli to jesteś ty, to podejmij decyzję, że wracasz na tor. Na tor ortodoksji chrześcijańskiej. Na tor. A wszystko wokół niech się sypie. A reszta niech się sypie i płonie. Just me.
Jezusa. Thank you.
Jezusem. Przeczytamy każdy problem ze słuchem. W imieniu Jezusa Chrystusa wszelkie ból uszu. Usuwamy przez imię Jezus.
Wywołamy je przez moc ofiary Chrystusowej teraz, przez imię Jezus. Ustanawiamy, że wszystkie systemy pracują prawidłowo. Przez imię Jezus ciała przyjmujcie pełne uzdrowienie. Pełne uzdrowienie. Pełne uzdrowienie. Usuwamy wszelkie zakażenia, wszelkie problemy w tej dziedzinie. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Jezus.
imię Jezus.
gotowy, aby brać dalej.